Witajcie w moich rodzinnych stronach. Jesteśmy w hotelu Arłamów u progu Bieszczad. Czarek, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? To fakt, piękna okolica, ale też świetna okazja do tego, żeby powiedzieć parę słów na temat technologii koszenia bezprzewodowego, technologii EPOS, zastosowanej w robotach koszących Husqvarna Automower. Bo to właśnie w tym miejscu wiele z nich codziennie dba i pielęgnuje przyhotelowe trawniki. Znajdziemy tutaj zarówno roboty serii profesjonalnej na te większe tereny oraz konsumenckiej na te bardziej zagmatwane, skomplikowane, z większą ilością zakamarków, na przykład przy balkonach, przy jacuzzi, przy basenie, ale o tych szczegółach powiemy trochę później. A Łukasz, powiedz nam, z kim będziesz miał okazję dzisiaj porozmawiać? Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać z dyrekcją hotelu na temat naszej długoletniej współpracy, na temat początków wprowadzenia tych rozwiązań w tym obiekcie, na temat benefitów, na temat technologii, na temat przewag konkurencyjnych. O tym będę rozmawiał w najbliższym czasie z panem Radosławem Korczakiem i innymi panami z tego obiektu. Świetnie, no to co? Zaczynamy! Zapraszamy. Cześć Radek! Cześć Łukasz! Powiedz naszym widzom, czym w hotelu Arłamów się zajmujesz? W hotelu Arłamów jestem odpowiedzialny za utrzymanie terenów zielonych, czyli tego, co powinno cieszyć nasze oko. Super! Powiedz nam, jakie były początki naszej współpracy, pamiętasz? Doskonale pamiętam początki naszej współpracy i to, jak namawiałeś mnie na pierwszą maszynę. To była jedna maszyna, która została zamontowana przy terenach zielonych przy basenie, tak żeby nasi goście mogli spokojnie odpoczywać i relaksować się, korzystając z usług naszego spa. Pamiętasz to stwierdzenie, spróbujmy wejść w tą strefę, w której klient przyjeżdża, której widzi ten obiekt na dzień dobry, no tak, gdzie robimy wrażenie pierwszy raz, pamiętasz? Tak, tak, doskonale pamiętam twoją argumentację, że pierwsze wrażenie jest od razu na wjeździe i dążenie do tego, żeby ta maszyna została zainstalowana bezpośrednio przy wjeździe, więc następny krok, który wykonaliśmy, to był wjazd do kompleksu Arłamowa. Radku, pogadajmy trochę o dużych przestrzeniach, dużych obszarach, które na co dzień wymagają pielęgnacji. Jak dużą przestrzeń tutaj musicie w cudzysłowie ogarnąć na co dzień, żeby klient był przeszczęśliwy, patrząc na okolice hotelu? Całość obiektu to 240 hektarów. Do koszenia? Do koszenia około 120. A ile kosimy naszymi robotami? Robotami marki Husqvarna, a konkretnie modelem EPOS 550, kosimy około 6 hektarów. Czy to jest jedna maszyna, czy to jest kilka maszyn? To jest kilka maszyn, z tym, że wydajność tej maszyny to jest około hektara, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby te kilka maszyn genialnie utrzymało nam ten teren zielony, bezpośrednio przyległy do hotelu. Okej, to tak się zastanawiam, kilka maszyn, jeden człowiek, kilku ludzi, kto nimi steruje? Jedna apka. Tak? Jedna apka nimi steruje, to znaczy aplikacja w telefonie, która pozwala nam kontrolować, sterować, ustawiać, zmieniać wszystkie rzeczy potrzebne nam do funkcjonowania tych maszyn. Powiedz, czy to ten proces kontroli nad tymi urządzeniami to jest jakiś skomplikowany proces? Proces kontroli nie jest skomplikowany. Tak naprawdę poradzi sobie z tym dziecko ze szkoły podstawowej. Jest to genialnie stworzona aplikacja, która mówi nam, co potrzeba konkretnej maszynie, w jaki sposób ma funkcjonować, dlaczego ewentualnie powinny ustawienia zostać zmienione. Pełna kontrola każdej z maszyn w jednej aplikacji pozwala na takie zagospodarowanie terenu, jakie powinno mieć miejsce i gdzie to na co dzień musiałoby robić kilka osób. Zieleń, ekologia, ogromna przestrzeń, ale to miejsce też jest naznaczone ciekawą historią. Panie Ryszardzie, czy mógłby Pan się z nami tą historią podzielić? Dzień dobry. Nie wiem, czy uda mi się całą historię opowiedzieć, ale rzeczywiście przestrzeń i przyroda są tutaj najważniejsze. Natomiast ten budynek za nami to dawny ośrodek rządowy. On powstał w latach 60., pod koniec lat 60. XX wieku. I przez kilkanaście lat służył jako miejsce do odpoczynku, do polowania dla przywódców dawnego bloku socjalistycznego, ale także do zaproszonych gości, bo wśród zaproszonych gości był m.in. prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing. Tych gości zaproszonych było więcej, ale to byli tylko i wyłącznie przywódcy różnych państw. Takim szczególnym gościem, nieco później już, w roku 1982, był Lech Wałęsa. To był gość z przymusu, który tu właśnie w tym budynku był internowany przez 6 miesięcy, od maja do listopada 1982 roku. Ale po kilku kolejnych latach, wiadomo,
zmieniło się w Polsce na tyle, że ośrodek przestał istnieć. Budynki i teren został skomunalizowany, czyli przekazanie gminie Ustrzyki Dolne, a ona po kilku latach urzędowania tutaj postanowiła ten obiekt sprzedać. Sprzedała go w najlepsze możliwe ręce po kilku przetargach. Kamak z Kańczuga, fabryka z niedalekiej miejscowości, koło Przeworska z Kańczugi, kupiła ten obiekt, włożyła spore pieniądze, żeby ten obiekt odrestaurować, wyposażyć w meble, bo tych mebli nie było, zostały wywiezione, i otworzyć dla ludzi. I od tego czasu miejsce służy ludziom. Po kolejnych kilkunastu latach właściciel obiektu, prezes Kamaksu, postanowił teren rozbudować. No i dzięki temu powstał ten olbrzymi budynek. W tej chwili dzięki tej inwestycji mamy tutaj możliwość ugoszczenia ponad 700 osób. Radku, wcześniej rozmawialiśmy o dużych kosiarkach, o koszeniu dużych powierzchni, o wydajności, o przestrzeniach, które musimy bardzo szybko skosić. Teraz jesteśmy w zupełnie innej części hotelu. Powiedz nam o tym, gdzie jesteśmy. Tak, wcześniej rozmawialiśmy o dużych maszynach, a tutaj mamy przykład, w jaki sposób utrzymać niewielką przestrzeń mniejszymi maszynami w bezpośrednim sąsiedztwie pokoi, kawiarni, która jest obok nas, kawiarni Panorama, gdzie goście potrzebują mieć ciszę, relaks i odpoczywać. A taka maszyna, która właśnie tutaj jedzie, pozwala nam to zrealizować. Super. Powiedz jeszcze dwa słowa na temat samego modelu. Tutaj została zainstalowana kosiarka z systemem EdgeCut. Co to Wam daje? No przede wszystkim cisza, spokój. Nie narażamy już się na opinię gości, że nie mogą odpoczywać, że jest huk, hałas i nie mogą w komforcie wypoczywać, ale ta maszyna akurat pozwala nam skosić, dokosić, dojechać do wszystkich miejsc niedostępnych dla innych maszyn i pozwolić wyrównać trawnik w każdym miejscu, czy to jest taras, czy to jest fontanna, czy to są nasze ogrody kwietne. Mam przed sobą najnowszy model robota koszącego, Husqvarna Automower 310e Nera z roku 2024. W ramach tej nazwy ukryte są dwa bardzo istotne parametry. Po pierwsze, Nera. Mówi nam o tym, że jest to seria robotów koszących Husqvarna Automower, które mogą pracować zarówno w trybie przewodowym, bezprzewodowym oraz hybrydowym. Oraz drugie oznaczenie, E, mówi o zastosowanej technologii do kaszania obrzeży EdgeCut. Jak to wygląda w praktyce? Rzućmy okiem na to, co kryje się z drugiej strony naszego robota koszącego. Pod spodem mamy dwa dyski tnące. Główny dysk tnący, który tak naprawdę cały czas pracuje na ogrodzie, ścinając ten dobowy przyrost trawnika. Oraz drugi dysk tnący, zastosowany na krawędzi maszyny, który służy do tego, aby dokaszać obrzeża trawnika z dokładnością do około 1 cm. Jakie to ma zastosowanie w praktyce? Przede wszystkim największa korzyść jest taka, że tworząc granice obszaru pracy robota wzdłuż tarasów, czy na przykład przy ścianie fontanny, przy ścianie budynku, możemy tak precyzyjnie ustawić granice pracy robota, że krawędź trawnika będzie dokoszona tak precyzyjnie, że nie będzie wymagała użycia podkaszarki czy wykaszarki. Parametry techniczne, modele to jedno, ale efekt wizualny to jest coś, o co chyba walczymy wspólnie. Tak, właśnie o to chodzi, żebyśmy jak najładniej pokazali to, czym powinniśmy się cieszyć. Znajdujemy się na dziedzińcu hotelu Arłamów i tutaj, jak widzimy, regularne koszenie powoduje to, że mamy piękny trawnik w pasy, niczym trawnik na naszej Arłamów arenie. Radek, rozmawiamy o kosiarkach. Słyszysz coś? Nie, a cały czas kosimy. To właśnie jest klucz całej sprawy. Ekologia, spokój i cisza, która daje nam genialne rozwiązanie, gdzie nasi goście mogą odpoczywać, a maszyny cały czas pracują. Radek, współpracujemy już kilka lat. Co dla Ciebie jest najważniejsze? Łukasz, przede wszystkim to, że robota robi się sama. Jak sami widzicie, ta współpraca naprawdę działa. I to naprawdę na wielu poziomach. No tak, i możemy mówić o różnych modelach robotów, o parametrach technicznych, o różnych zastosowaniach, dodatkowych funkcjach, o działalności operacyjnej, logistycznej i obsłudze. Ale w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o uzyskanie tego końcowego efektu. Mówimy o niezawodnym koszeniu trawy. Wszystko po to, żeby klient końcowy był zadowolony. I to chyba na tyle.